Cześć, dzisiaj kontynuacja filmu poprzedniego, czyli przechwyt clinch. Dzisiaj Wam pokażę, w jaki sposób przechwytywać ciosy półdystansowe, w tym wypadku sierpy. Ciosów podwrotkowych nie próbujemy przechwytywać, bo to się może źle skończyć. Także sobie popatrz. Zapraszam. Różnica między przechwytywaniem ciosu sierpowego a ciosu prostego jest taka, że w zależności w jakiej jestem odległości, to albo robię krok, taki mały kroczek do przodu, albo niekoniecznie. Jak jestem bardzo blisko, tak, kolega uderza, to po prostu łapię, przechwytuję. I to jest wszystko. Tak? Jak jestem troszkę dalej, tak, czy też tu możemy się bić technikami półdystansowymi, to warto jest troszkę skrócić dystans. Dlaczego? Dlatego, że jak on bije tutaj, czy nawet tutaj, jak przesunę się lekko do przodu, to raz, zmniejszam szansę, że mnie trafi w głowę, a dwa, tu idealnie ten łokieć mi się wystawia. Zobaczcie sobie. Teraz z kroczkiem